Hej, tu Arek z 265, witam ponownie, zagrajmy w FIFA 19. Mecze na Ligę Mistrzów. Kolejny mecz na Ligę Mistrzów was witam na 18 września z grupy C. Szachtar Donieck kontra Manchester City. I właśnie tym spotkaniem dzisiaj, to jest spotkanie dzisiaj dla was, nagram różne program w tych meczu. Więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy sobie do spotkania. O, czekajcie, skrzywiło się tak, że nie. A teraz spróbuję wyprostować. Bo jest krzywo. O, teraz jest prosto, dobra. Zapraszam na to spotkanie. Już teraz. Dobra. Tak, na Manchester City, więc pyk. Poczekaj. Mają jeszcze City. Dobra. Tak, wszystko się zgadza, więc dobra, nie ma co przedłużać. Witają Państwa Dariusz Szmakowski i Jacek Laskowski. Będziemy wspólnie komentować dla Państwa ten mecz towarzyski. Oczywiście w ramach Ligi Mistrzów, nie wiem, bo tutaj uwagi na to, co oni gadają tutaj komentatorzy. Złe podanie i strata w środku pola. Odebrał piłkę i balon. Dobre przejęcie podania w środku pola. Przejęli piłkę, popatrzmy. Kevin De Bruyne. Przeciwnicy przejęli. Sergio Aguero. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Nie upadł, chociaż widać było, że stracił równowagę. Może spróbować szczęścia. No nie, to nie mogło zaskoczyć bramkarza, nie musiał się nawet ruszać. Obrońca. No i proszę, obrońca sam chyba zaskoczony swoją skutecznością pod bramką rywali. Tacy wielkostrzelni obrońcy to prawdziwa rzadkość, powinni na niego pukać i dłubać. Gdyby brak zdołał złapać piłkę albo wybić się, ale tym razem się nie udało i mamy bramkę. Przeciwnik City wznawia grę i teraz musi gonić wynik. Nieudana próba. Proszę, udało się odebrać piłkę, choć nic na to nie wskazywało. Sergio Aguero. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Spóźniona interwencja. Jest szansa na groźną akcję. O, jednak coś potrafi obrońca. Wydawało się, że nie.
Piłkę z linii bocznej wrzucą zawodnicy City. Raheem Sterling. Aguero. Sergio Aguero! Gol jest, piłka w siatce, brawo! Piękna indywidualna akcja. Wykorzystał błoto obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. No, przewaga zaczyna być widoczna. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Może uderzyć na bramkę. No i strzał poszybował z trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Czyste, udane wejście i świetnie przejął piłkę na połowie rywala. Oszukał obrońcę. City przed doskonałą szansą. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Raheem Sterling. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Sergio Aguero. Może zdecydować się na strzał. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Dobre przejęcie, brawo. No, będzie gol? Nie wiem, z kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Dostrzegł partnera. Dobrze i przejął. Riyad Mahrez. Ciężko będzie wskazać faworyta, ale... I Manchester City za chwilę rzutu wolnego. Może spróbować uderzenia na bramkę. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Popatrzmy jasno na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny róg bramki. Fantastycznie przymierzył. No, zarysowuje się wyraźna przewaga. Jest 3 do 0. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Riyad Mahrez. Wspaniale przechwycił. Dobre, ofensywne wyjście. Uderzenie. Gol dla Manchester City. Są
trafia do bramki już drugi raz. Pięknie przymierzył bramkarz, mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Dopiero pierwsza połowa, a już widać, że zespół tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Prowadzenie 4-0. Jednostronny spektakl. Wysokie prowadzenie po pierwszej połowie. Zupełnie zasłużone. Z tym się chyba zgodzisz. Tak, sądzę, że prezentują dużo wyższy poziom rywali i ten wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy. Zobaczymy, co ta podwójna zmiana wniesie w grę tej drużyny. Pierwsza połowa była bardzo jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni w drugiej połowie. Ma trochę miejsca na strzał. I piłka wybita do przodu. Szansa! Manchester City zdobywa bramkę. Uczucie wpuszczając go na boisko. Nie zdążył się jeszcze rozkręcić, a już strzelił bramkę. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Dobra okazja. No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają bramkarza. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Dobre przejęcie podania w środku pola. Riyad Mahrez. Ucieka obrońcy. Ach, szkoda, strata. Piłkę przejął teraz City. Złe podanie i strata w środku pola. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Sané. Na dobro, nie ma gola. Piłka trafia słupek i wraca na boisko. No, dotknięcie piłki ręką sędzia przerwał grę. Dwóch nowych graczy wbiega na boisko. Będzie strzelał. Oh, yeah.
Idealny przechwyt. Może spróbować. Piłka wbija się od słupka. Nie będzie z tego gola. I wraca do gry. Wiktor Kowalenko. Fantastycznie, no. Jestem pełen uznania za to podanie. Teraz Citizens przy piłce. Znalazł się na czystej pozycji. Jest szansa. Ma chęć dzisiaj zdobywania goli, ale niestety jest nieskuteczny. Na razie jedno trafienie i widać, że chce trafić po raz drugi. Trener wprowadza świeżego gracza. Wiktor Kowalenko. A, ślisk. Dobre, ofensywne wyjście. No strzał! Wspaniała interwencja! Gol dla Manchester City! Oglądając powtórkę, można powiedzieć, że znakomicie wyczuł to i bezbędnie wykorzystał. Tak, przeczuł niepodobną interwencję bramkarza i odpowiednio zareagował. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. 6-0. Deklasacja, pogrom, a dla przegrywających katastrofa. Wszyscy oczekiwali wysokiej wygranej, no i mają satysfakcję. Przeciwnik, uderzenie, aż się wierzyć nie chce, że nie padła bramka. Widać, że dribbling opanował do perfekcji, musi jedynie dopracować wykończenie. Wychwycili przeciwnicy. Nie wyszła mu ta centra. Skuteczna interwencja obrony. Wiktor Kowalenko. Zdecydował się na strzał. No i celny strzał. Widać, że jest załamany. Otamendi. Salé. Jest okazja, było blisko, jednak słupek, piłka wciąż grze. No tak strzelając kolego, no, pomyśl może o zmianie zawodu. Dziękuję za uwagę, to wszystko w tym filmie. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zalapkować w górę, zostawić suba z dzwoneczkiem, komentarz. Do usłyszenia, a rybę bierze, że słyszymy się jutro. Wszystko. To było bardzo jednostronne widowisko. To prawda, naciskanie, tylko po nie przestawajmy naciskać cały mecz. Do usłyszenia, jutro się na pewno usłyszymy, także jak wam się spodoba, nie zapomnijcie. Załapkować w górę, zostawić komentarz, suba z dzwoneczkiem. Do usłyszenia, trzymajcie się, Arko 265. Do jutra, cześć!